studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skrócie można opisać jako określenie polityki przestrzennej. Determinuje istniejącą zabudowę, systemy komunikacji i inne. Od dzisiaj każdy mieszkaniec miasta może zgłaszać swoje pomysły rozwoju danej dzielnicy lub jej fragmentu. Każdy obywatel tego miasta, albo nawet nie obywatel tego miasta, może złożyć taki wniosek do Biura Rozwoju Wrocławia, czy też do prezydenta i w nim wskazać, co by chciał zmienić w swojej przestrzeni, czy też w swoim otoczeniu. Wnioski zbieramy rekordowo długo, to jest 200 dni. Wnioski będą zbierane do 24 października 2015 roku i tak naprawdę wystarczy po prostu albo pobrać ten wniosek z naszej strony tutaj Wrocławia, w zakładce planowanie przestrzenne, studium, tam znajduje się właśnie taki wzór tego wniosku, albo po prostu samemu skonstruować wniosek, podpisując go imieniem, nazwiskiem. Dziś do dyspozycji uczestników były komputery i plansze z obowiązującym studium. Ułatwiało to prezentację zgłaszanych pomysłów dzięki połączeniu z interaktywnymi mapami miasta. Organizatorzy pomagali także przy formułowaniu wniosków do studium. Dzisiaj chcieliśmy tak osobiście porozmawiać w takim mieście pełnym pośpiechu z mieszkańcami, którzy przemieszczając się z jednego miejsca na drugie mogą o coś zapytać. I my chcemy zbadać, jakie są potrzeby, aspiracje mieszkańców. Miasto należy do mieszkańców, należy do rowerzystów, do działkowców, do biznesmenów, do każdego z nas należy, więc chcemy poznać to, co boli, jakie mają aspiracje, co chcieliby zmienić. A pomysłów na pewno mieszkańcom nie brakuje. Urząd przy tym nie narzuca żadnych ram ani ograniczeń dla wniosków. Mogą być napisane zwyczajnie, od serca. Wnioski są na bieżąco analizowane i zadaniem Biura Rozwoju jest rekomendowanie prezydentowi miasta, jak powinien je rozpatrywać. Takie akcje mają być początkiem nowej polityki Wrocławia wobec jego mieszkańców. Trzymamy za słowo i czekamy na więcej.